Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w internecie wymaga od szkoły kompleksowych i przemyślanych rozwiązań. Składa się na nie szereg elementów. Po pierwsze, bezpieczna infrastruktura informatyczna, która zapewnia zarówno wygodę i efektywność korzystania z internetu, jak również gwarantuje bezpieczeństwo i możliwość monitoringu ruchu w szkolnej sieci. Po drugie, działania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do wszystkich grup tworzących społeczność szkolną, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Po trzecie, w szkole powinny powstać procedury reagowania na niebezpieczne sytuacje. Konieczne jest też podejmowanie interwencji w każdym przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka związanego z korzystaniem z mediów elektronicznych. Pierwszym elementem powinna być wydajna i bezpieczna infrastruktura sieciowa w szkole. Jeszcze kilka lat temu szkolna sieć internetowa miała w założeniu obsłużyć jedynie stanowiska komputerowe w pracowni informatycznej. Obecnie, wobec rozwoju urządzeń mobilnych i komunikacji bezprzewodowej, większość szkół decyduje się na udostępnienie w placówce sieci Wi-Fi. Udostępniając sieć w szkole, powinniśmy pamiętać, że placówka oświatowa staje się wtedy swego rodzaju dostawcą usług internetowych. Najlepiej tak zaprojektować infrastrukturę, aby odseparować od siebie sieci publiczne, dydaktyczne i administracyjne. W ten sposób zminimalizujemy zagrożenie nieuprawnionego dostępu i ataku na sieć. Najbezpieczniejsze są systemy, w których każdy uczeń ma oddzielny login i hasło. Jest to nie tylko zabezpieczenie sieci, ale także pozwala na zidentyfikowanie konkretnego użytkownika, który dopuścił się nadużycia. Szkolna sieć powinna być wyposażona przynajmniej w podstawowe filtry treści, tak aby uczniowie nie mieli dostępu do treści szkodliwych i niepożądanych. W dobie internetu bezprzewodowego można to osiągnąć nie poprzez programy instalowane na komputerach, ale przez centralne filtrowanie całego ruchu sieciowego. Kolejnym istotnym punktem jest zabezpieczenie dokumentacji szkolnej dostępnej online, czyli przede wszystkim dziennika elektronicznego. W wielu szkołach funkcjonuje on już jako jedyna metoda dokumentowania działalności dydaktyczno-opiekuńczej placówki. Najlepiej wybrać system, który gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa dostępu do danych. Każda szkoła powinna także wdrożyć politykę związaną z bezpieczeństwem pracy z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Każdy użytkownik sieci powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go. By spełnić swoją misję, szkoła jako instytucja powinna być zainteresowana rozwojem zawodowym nauczycieli i zdobywaniem przez nich jak najbardziej aktualnej wiedzy. Służyć temu mogą szkolenia skierowane do jej pracowników, nie tylko nauczycieli informatyki, ale wszystkich, którzy w trakcie swoich zajęć wykorzystują komputer i internet. Ważną grupą, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa, szczególnie młodszych dzieci, są rodzice. Choć szkoły nierzadko mają trudności z ich zaangażowaniem, powinno się podejmować starania w celu uświadomienia rodziców, którzy nierzadko mają dużo mniejszą wiedzę o zagrożeniach internetowych niż nauczyciele i profesjonaliści. W przypadku uczniów natomiast rekomendowane jest regularne przeprowadzanie zajęć profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w internecie. Mogą one odbywać się na godzinach wychowawczych lub lekcjach informatyki. Nauczyciele mogą tutaj korzystać z gotowych scenariuszy lekcyjnych wraz z materiałami edukacyjnymi, na przykład tych dostępnych na stronie edukacja.fdn.pl. Inną formą mogą być zajęcia w oparciu o kursy e-learning, dostępne na edu.fdn.pl. Niezwykle ważnym elementem szkolnego systemu bezpieczeństwa jest odpowiednie reagowanie na sytuacje zagrożenia ucznia w sieci. Szkoła powinna opracować procedury reagowania na takie sytuacje i podejmować interwencje w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia zagrożenia związanego z korzystaniem przez dziecko z mediów elektronicznych.
spisane i rozpowszechnione wśród personelu szkolnego procedury reagowania powinny klarownie informować, w jaki sposób i kiedy nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja powinni postępować z ofiarami zagrożeń internetowych oraz ich sprawcami, świadkami i rodzicami dziecka. Procedury takie mogą być przygotowane w gronie nauczycieli i dyrekcji przy udziale zewnętrznych konsultantów, powinny być dostosowane do realiów danej placówki. Nie sposób przecenić tutaj roli pedagoga szkolnego i opiekuna szkolnej pracowni komputerowej. Nie zapominajmy jednak o wkładzie, jaki mogą wnieść wychowawcy klas, którzy na co dzień mają kontakt z internetowymi problemami swoich podopiecznych. Procedury powinny uwzględniać kilka kluczowych elementów. Jednym z najistotniejszych jest udzielenie wsparcia ofierze zdarzenia, o czym często łatwo zapomnieć. Zawierać powinny również wskazówki dotyczące ustalenia i udokumentowania przebiegu zdarzenia, zaangażowania rodziców w rozwiązanie problemu i ewentualne wsparcie instytucji zewnętrznych, zarówno poradni psychologiczno-wychowawczej, jak i w poważniejszych przypadkach organów prawnych. Chronimy Dzieci to szeroki program profilaktyki realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. Wszystkie działania wdrażane przez szkołę na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie mogą być realizowane w ramach programu Chronimy Dzieci. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed przemocą zapisanych w polityce ochrony dzieci, podnoszenie kompetencji osób dorosłych na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przed przemocą. Standardy ochrony dzieci przed przemocą są zbiorem zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, w przedszkolach oraz innych placówkach działających na rzecz dzieci. Aby otrzymać certyfikat, placówka musi zarejestrować się na stronie www.chronimydzieci.pl, dokonać diagnozy swojej sytuacji i ocenić, które standardy bezpieczeństwa są spełnione, a które powinny zostać jeszcze wdrożone. Następnie, po pełnym wdrożeniu odpowiednich standardów, może ubiegać się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci.